Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj Wyomingiem, czyli czwartopoziomowym amerykańskim pancernikiem. Tutaj troszeczkę już mam go ulepszonego. Dokupiłem mu tutaj ulepszonemu kadłub, dzięki czemu wzrosła nam tutaj znacząco obrona przeciwlotnicza. Troszeczkę zmniejszyła się tutaj ilość tych działów pomocniczych, zamiast właśnie na tą pełną obsadę tych działów przeciwlotniczych. Na początku mieliśmy ich tylko 8, w tej chwili jest ich aż 28. Wieże dział pomocniczych zmalały do 6, początkowo było ich 16. Akurat one chyba nie mają takiego wielkiego znaczenia przy takich potyczkach, natomiast tutaj obrona przeciwlotnicza na pewno się przyda w starciach, w których będą uczestniczyły lotniskowcy i trzeba będzie się bronić przed samolotami wroga, a jak wiadomo tutaj te pancerniki za szybkie, za zwrotne nie są, a skuteczny ostrzał powoduje to, że bombowce czy torpedowce mają znacznie gorsze tutaj szanse trafienia, większy rozrzut, trudniej nim manewrować, a jeżeli dobrze będziemy tutaj sami manewrować, to jest spora szansa, że w ogóle nas nie trafią, a my zestrzelimy przynajmniej kilka samolotów. Największą wadą tego pancernika jest niestety jego zasięg, jego dział, bo wynosi tylko 11 km w wersji podstawowej. Tutaj jeśli ulepszymy, to wzrośnie nam zaledwie do 12 km. Dla porównania taki Miogi, czyli odpowiednik japoński czwartego poziomu, ma podstawowo aż 13,9, po rozszerzeniu do 15,3 wzrasta. Natomiast jeśli tutaj jeszcze wykorzysta ulepszenie swoje, czyli tutaj samolot, przepraszam, sprzęt dodatkowy, czyli samolot zwiadowczy, to dostaje jeszcze 20%, czyli tutaj jeżeli dostanie podstawowo ma 15 plus jeszcze 20%, to czyli ponad 18 km może do nas walić. My możemy tylko tutaj strzelać na maksymalnie 12,1, dlatego że tutaj nie mamy tej możliwości użycia samolotu zwiadowczego. Tak samo tutaj też i z prędkością. Tutaj taki po prostu ten Miogi ma aż 29 węzłów po ulepszeniu i 25,3 bez. Natomiast my, nawet po ulepszeniu, mamy tylko 20,9, więc jest to naprawdę niewiele. Manewrowność tutaj bardziej nam rośnie niż prędkość. Ale może tyle o samym okręcie. Zobaczcie, jak się nim gra. Tak jak mówię, największą wadą jego jest tutaj zasięg. Rozegrałem już nim kilka bitew i powiem, że naprawdę jest źle. To znaczy, nieprzyjaciele wroga mogą do nas walić z dużo, dużo, dużo większej odległości, niż zanim my w ogóle będziemy mogli w stanie oddać jakikolwiek strzał. Bo na przykład, jeśli trafimy na jakieś tam okręty, które mają właśnie te 15 km zasięgu, 12-15, to mogą oddać do nas 2-3 salwy, zanim my w ogóle podpłyniemy na odległość, z której w ogóle będziemy mogli cokolwiek zrobić. Więc tutaj jedynym naszym takim przyjacielem, można powiedzieć, są wszelkiego rodzaju wyspy, za którymi możemy się schować i poczekać, aż nieprzyjaciel wejdzie na taki sam zasięg. I wtedy możemy wykorzystać przewagę tutaj tych głównych działów, dlatego że mamy ich aż 6, czyli możemy wystrzelić aż 12 pocisków. Znaczy na przykład taki Miogi ma tylko 3 wieże, więc może z tych pocisków wystrzelić tylko 6. My możemy aż 12 i z bliskiej odległości po prostu rozpruwamy przeciwnika, rozwalamy go na kawałeczki. A żeby to zrobić, to trzeba najpierw do niego dopłynąć. Akurat trafiła nam się taka średnia mapa. Większa część to jest po prostu gołe morze. Jeżeli tutaj gdzieś pojawi się przeciwnik, to on będzie mógł naprawdę z sporej odległości do nas tutaj walić, bez żadnych tutaj z naszej strony możliwości odpowiedzi. Tutaj, na przykład takie 14 czy 15 km tutaj, ktoś mógł nas tutaj namierzyć, ostrzeliwować. Jeżeli to będzie po przeciwnej stronie miałby na przykład Miogi, to mógłby jeszcze z samolotami zwiadowczymi do 18 km nas ostrzelać, zanim zdążylibyśmy się gdzieś tutaj jakiś taki wysp ukryć. Akurat trafił nam się tylko jeden lotniskowiec, więc tutaj no, trzeba mieć pecha po prostu, żeby akurat nas namierzył. Może się uda, że akurat wybierze sobie kogoś innego na cel. Tam już jakiś Feniks popłynął sobie. Co my tu mamy? No i właśnie tutaj mają Miogiego. No to tak zaraz wypłynie, to prawdopodobnie użyje tego samolociku, będzie nas ostrzeliwał. Prawdopodobnie, no niekoniecznie. Trafienie z takiej dużej odległości też do łatwych nie należy, trzeba mieć sporą wprawę. Ale zaraz
podpłynie na tak młodego, że będzie po prostu mógł walić i normalnie, bez użycia tego zwiadowczego. A nie zrobił tego, my to właśnie podpłyniemy za tą wyspę, zaraz się schowamy, dzięki czemu skrócimy ten dystans, będziemy mogli skutecznie sami się odstrzeliwać do wroga. Tak jak mówiłem, no z prędkością to też nie grzeszy. Ciągniemy się, tu ciągniemy i ciągniemy. Tutaj już nasi koledzy oczywiście dotarli szybszymi okrętami. My na razie powolutku, powolutku. Tu strzelać. Co to jest? Louis 10. Zaczęliśmy wyspę. Niestety. Się trudno. No i zobaczcie, co się dzieje. Z 15, 11, 15 km już do nas strzelają. My jeszcze tam oczywiście nie bardzo możemy. Tylko Feniks w naszym zasięgu. Tutaj tak samo. Sporo za daleko. Naszym. Trzymamy nieprzyjacielskie samoloty. Sporo mamy tej obrony przeciwlotniczej, więc powinniśmy dać im się tutaj wyznaki. No właśnie. Tutaj coś się dzieje ciekawego. Będziemy strzelać do samolotu, a w tym czasie ktoś nas ostrzela normalnie. Co? Mijomi. Stoi? To już leci pewna salwa i zmieniamy na przeciwpancerne. Tu chyba trzeba będzie zawrócić, bo coś tutaj dużo tych okrętów nieprzyjaciela. Dodatek, jak co blisko podpłyniemy, to zaczął nas tutaj z torped atakować. Zaczyna uciekać, ale to już chyba jest zabrane jego. Z 5 będzie dobrze. Mniej więcej. Troszeczkę może nawet za daleko, za wolno płynie. Jeszcze raz powtórzę innych działek. Teraz to chyba już w ogóle stanął. Może się uda coś jeszcze mu tu zrobić, szybciej. Pięknie. W razie wygrywamy. Jak to będzie wyglądać? No, prawie stoi. Wykręcimy. Na prowadzenie wyszliśmy. Chociaż nie, w sumie mamy wsparcie w postaci dwóch pancerników. Miga już zatopimy. Co tam nam zostało? Wyoming, St. Louis, Phoenix.
tak naprawdę to ten Wyoming może nam nieźle przywalić. Sprinteczki, profile, jeszcze zobaczymy, gdzie to trafi, mniej więcej. Wykręca. Niestety palimy to dosyć poważnie. Przeżyjemy. Wszystko nam się tutaj pali nieźle. Długo, aby jeszcze tutaj oddać jedną salwę, to może udałoby się tego Wyominga zatopić. Dobrze, nam się nie udało, ale koledzy pomogli. Co my tutaj mamy? Ale tak szybko, że coś sięgniemy. Piękne pistolety. Dostał, więc już długo nie pożyje, ale my niestety też. Tak jak mówiłem, kiepsko u nas jest w naszym zasięgu. Jeśli jak zraz dostaniemy, to już w ogóle znikniemy. Poza zasięg, akurat. Ale wygrana i to nawet niezłym stylu. Bardzo ładnie, znowu cytadela. Dostał już tylko jeden okręt, nie przeciela. Tutaj. Koniec, jeszcze się naprawimy. Wszelki wypadek. No i pięknie. Tak jak mówiłem, no trzeba blisko podpłynąć, z większej długości nie mamy jakichś tam większych szans. Nawet zajęliśmy pierwsze miejsce, nieźle, jak na taki ten okręcik. Akurat dobrze nas tutaj wylosowało, na pewno to pomogło. Ja ze swojej strony już dziękuję, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i zapraszam do oglądania kolejnych pokazów możliwości tutaj okrętów. Żegnam.